Czy ty też tak masz czasami? Wracasz do przeszłości, do chwil, gdy pijany ojciec spał na łóżku? Odczuwasz ogromny wstyd, bo wielokrotnie leżał na ławce w pobliskim parku, a zanim usnął, widziałaś wcześniej, jak zataczał się na chodniku, wracając z pracy i nie doszedł do domu. Piekący ból wraca, jak wtedy, gdy dostawałeś lanie z skórzanym paskiem. I wspominasz mamę, która po raz kolejny tuszuje makijażem siniaki na twarzy. Jesteś dorosła i masz problemy. Teraz czujesz się taka samotna i nieszczęśliwa. Dorosłeś, a jesteś bezsilny, zdruzgotany i płaczesz. Masz depresję. Rozpadasz się na kawałki i chcesz po prostu po raz kolejny uciec stąd jak najdalej. Może sięgasz po leki, a co gorsza miewasz myśli, nie chcesz już żyć. Gdy ciebie zabraknie za wcześnie, zostawisz pustkę, czarną dziurę, wielkie nic. Doskonale o tym wiesz, że życie jest zmienne, wielowymiarowe, ma tak wiele kolorów. To normalne, bo raz jest gorzej, a raz jest lepiej. Nieustanne przemiany to uroki naszej egzystencji. Dlatego uśmiechaj się tak często, jak to tylko możliwe. Poczuj wewnętrzną radość i emanuj tym. Nawet gdy staniesz wielokrotnie na rozdrożu, zawsze możesz wybrać tą właściwą drogę. Potrafisz to zrobić. Wierzę w ciebie. Trzymam kciuki za twoje trafne wybory. Edukuj się. Zdobywaj wiedzę. Poznawaj lepiej siebie. Szukaj lepszych metod, sposobów i rozwiązań, by pozbyć się negatywnych emocji. Jeśli trzeba, iść na terapię, daj sobie pomóc innym osobom. Zapisz się do grup dyskusyjnych, wygadaj się, wyrzuć z siebie złość, ból i gniew. Wspieraj i będziesz wspierana. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Pobiegaj, wyjdź na rolki, pojeździj na rowerze. Bądź aktywna i pełna energii. Wyjdź na spacer z psem. Znajdź czas tylko dla siebie. Zafunduj sobie odrobinę relaksu. Pamiętaj, zawsze masz wybór. Ty decydujesz o swoim życiu. Zawalcz o siebie. Zostań swoim własnym bohaterem. Wjedź na szczyty lepszego życia. Mam nadzieję, że na moim blogu znajdziesz ogromne pokłady inspiracji i motywacji. Mam też ogromną prośbę do ciebie. Zalajkuj. Komentuj. Zapisz się do newslettera. Udostępniaj, jeżeli oczywiście uważasz, że blog, podcast lub moje filmy mają jakąkolwiek wartość dla ciebie. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna. Pozdrawiam cię serdecznie. Szymon Dobik.